Gdyby zebrać wszystkie pieniądze na świecie i rozdać je porówno wszystkim ludziom, to w krótkim czasie trafią one z powrotem do 10% populacji. Dlaczego? Bo prawo przyciągania jest posłuszne prawu miłości, a tylko nieliczni potrafią pozytywnie myśleć i przyciągać do siebie pieniądze. A ty w jaki sposób myślisz o pieniądzach? Posłużę się fragmentami z książki Siła, Rhonda Byrne, aby dokładniej nakreślić zasadę działania prawa przyciągania w temacie pieniędzy. Kiedy masz negatywny stosunek do pieniędzy, odpychasz je. Nigdy nie będą się ciebie trzymały. Nawet kiedy wpadnie ci jakaś ekstra sumka, której się nie spodziewałeś, bardzo szybko stwierdzisz, że nie wiesz jak i kiedy przeciekła ci przez palce. Przychodzą wyższe rachunki, rzeczy się psują, pojawiają się różnego rodzaju nieprzewidziane okoliczności. Wszystko to kosztuje i wysysa z ciebie pieniądze. Co w takim razie sprawia, że pieniądze się kogoś trzymają? Miłość. Miłość jest siłą przyciągającą, która sprowadza pieniądze, ale także siłą przytrzymującą je przy tobie. Kiedy zmienisz swój stosunek do pieniędzy, zmieni się ich ilość w twoim życiu. Im lepsze będzie twoje nastawienie do nich, tym więcej ich przyciągniesz. Jeśli masz niewiele pieniędzy, rachunki do zapłacenia nie poprawiają ci humoru. Kiedy jednak reagujesz negatywnie na jakiś wyjątkowo wysoki rachunek, emanujesz negatywnymi uczuciami, które tylko przyciągają jeszcze większe rachunki, bo przecież dostajesz to samo, co z siebie dajesz. Najważniejsze jest, żebyś płacąc rachunki znalazł coś, cokolwiek, co poprawi ci nastrój. Nigdy nie płać rachunków, kiedy masz podły humor, bo w ten sposób ściągasz sobie na głowę jeszcze wyższe opłaty. Aby zmienić swoje odczucia, musisz użyć wyobraźni i zmienić rachunki w coś, co poprawi ci samopoczucie. Możesz sobie wyobrazić, że wcale nie opłacasz żadnych rachunków, lecz z dobroci serca postanowiłeś ofiarować pieniądze poszczególnym ludziom i firmom w podzięce za cudowne usługi, jakie ci świadczą. Wyobraź sobie, że rachunki to w rzeczywistości czeki, które otrzymujesz. Możesz też wyrazić wdzięczność wobec firmy, która przysłała ci rachunek, koncentrując się na tym, jak korzystasz z jej usług. Możesz być wdzięczny za prąd w gniazdkach albo za możliwość mieszkania w domu. Możesz napisać na opłaconym rachunku „Dziękuję, zapłacone”. Jeżeli nie masz pieniędzy, żeby zapłacić od razu, napisz na rachunku „Dziękuję za pieniądze”. Kiedy dostajesz pensję, bądź za nią wdzięczny, żeby ją pomnożyć. Większość ludzi czuje się źle nawet wtedy, kiedy dostaje pieniądze, tak bardzo się martwią tym, czy wystarczy im do następnej wypłaty. Przegapiają w ten sposób cudowną okazję do okazywania miłości za każdym razem, gdy dostają pieniądze. Kiedy jakieś pieniądze, jakiekolwiek, choćby najmniejsze, wpadną ci w ręce, bądź za to wdzięczny. Pamiętaj, to, za co jesteś wdzięczny, pomnaża się. Wdzięczność to wielki multiplikator.